Indycage.pl, jesteśmy przed galą KSW44, a są z nami Gracjan Szadziński. Witam wszystkich. I Sonia Kuczeńska. Dzień dobry. To jest nietypowy wywiad, bo nietypowa gala, nietypowe okoliczności, więc nie przedłużając, zaczynamy. Jest również z nami redaktor Martyna Celów. Witam serdecznie. Jak w podcaście, witajcie. Od czego chciałbym zacząć, to Katowice i KSW41. Czarny koń, największa gwiazda, największa niespodzianka. Nie wiem, jak to ocenić, ale chciałbym najpierw zacząć od tego, co było jednak, co nie poszło, a nie poszło do momentu nokautu prawie wszystko. Maciek naprawdę przeważał w tej walce, robił co chciał, zlekceważył i dostał za swoje. Jak ty ten pojedynek pamiętasz i jak myślisz, co do momentu nokautu nie zagrało? Może to tak miało być, że wpuściłeś go w pułapkę i to był plan. Znaczy nie, no ogólnie tutaj właśnie tak miało być i ci, którzy mnie znają, ci, którzy wiedzą, jak ja walczę, ci, którzy ze mną sparowali, ci, którzy przebywali ze mną na co dzień, dokładnie wiedzieli, że tak właśnie ma być, bo ja jestem taki zawodnikiem, który bardzo dużo zbiera, bardzo dużo przyjmuje, no i czeka po prostu na błędy, a akurat mojego przeciwnika zradziło to, że był troszkę naważeniu zapewny siebie, no i wiedziałem, że po prostu troszkę tam się wystrzela i wiedziałem, że jak będzie im więcej atakował, tym więcej będzie się otwierał. Otworzył się, no wyczekałem moment, tam słyszałem już taki ciężki oddech tam w parterze, no i wiedziałem, że tak będzie. No tak miało być, tylko szacunek, bo naprawdę no ładnie mu to poszło i myślałem, że to troszkę wcześniej będzie tak naprawdę, że tam gdzieś będę polował i więcej czasu będę zdawał. No dobry gameplan miał ułożony, no ale tak po prostu miało być i jakoś tak czułem, że tak wyjdzie, no i tak wyszło. Sonia, do ciebie pytanie. Mnie zawsze to interesuje, jak kobiety wojowników reagują na to, jak oni walczą w klatce. Jak wygrywają, to wiadomo, że jest radość, ale gdy widzisz, że twój mężczyzna przegrywa, jakie emocje to w tobie budzi, co czujesz i czy, nie wiem, krzyczysz na całą halę, żeby cię słyszał, doradzasz mu? Jak to wygląda? Na pewno dużo doradzam, chociaż nie mam doświadczenia w sportach walki, to cokolwiek tam krzyczę. I na pewno są duże emocje, też te negatywne. Czasami mam takie wrażenie, że chciałabym, żeby on był normalnym chłopakiem, żeby poszedł do normalnej pracy i żeby nie było aż tyle emocji, jak widzę, że właśnie gdzieś tam coś nie spasuje. Ale potem od razu wszystko się odwraca i stwierdzam, że skoro spełnia swoje marzenia, no to jest w porządku. Gracjan, czy ciebie stresuje to, że Sonia jest na trybunach, czy wręcz przeciwnie, czy to się dopinguje? No bo zawodnicy dzielą się na dwa rodzaje. Taki, którzy lubią uciszać publiczność, gdzie ich nie ma kibiców, są kibice rywala, ucisza się, jest się wtedy dużo pewnie się czuje po tym. Rodzina nie ogląda, dzieci, dziewczyny nie stresują się tym wszystkim. I ci, którzy właśnie potrzebują tego wsparcia, dopingu. Jak jest u ciebie? Akurat Sonia jest taką moją, wbrew pozorom, bardzo dużą oazą spokoju. Na przykład ona jest taką moją, jakby, no wiadomo, no wyciąga bardzo, wygląda bardzo pociągająco, jest bardzo seksowna, kocham ją, no wkurwiamy też, wiadomo, ale ogólnie jest taką moją oazą. Ogólnie jest taką moją oazą spokoju, no i ogólnie mogę z nią porozmawiać o wszystkim. Na przykład ona nie jest dziewczyną, przy której muszę udawać jakieś pozera i na przykład mówi, że go jestem najmocniejszy i w ogóle, tylko mogę na przykład powiedzieć, nie wiem, Soniu, mówię, Sono, źle mi poszło, kurde, i w ogóle, no bo ona wtedy mi ucisza, mówi, że słuchaj, to jest dlatego, że za dużo trenowałeś, jesteś przetrenowany, odpocznij, że będzie lepiej, pamiętasz, jak było ostatnio. Ja akurat, ona zna mnie bardzo dobrze, ja znam tak też bardzo dobrze ją. I ona po prostu znalazła sposób, jak mnie wyciszyć, znalazła pomysł, jak mi pomóc. A jeżeli chodzi o publiczność, to akurat jestem kimś też tak jakby, kimś, kto tak jakby stara się wyciągnąć z tego wszystkiego taką dodatkową motywację i determinację. Bo kiedyś jako dziecko, jak dużo trenowałem w ogóle, to właśnie tak marzyłem o tym wszystkim i kiedyś sobie wymarzyłem, że w końcu będę mógł to wszystko kiedyś, co wytrenowałem, pokazać. No i tutaj traktuję to jako taką właśnie szansę, jako coś, na co czekałem całe życie i właśnie czuję właśnie ten moment, kiedy wchodzę do klatki, jestem tak tym wszystkim naładowany, tak tymi pozytywnymi emocjami, żeby mnie to nakierować i wykorzystać jako dodatkową siłę. Ja też, przepraszam, że tutaj się wtrącę, ja też bardzo często z Gracjanem chodzę na treningi, więc on ma taką jakby małą namiastkę tego, że ja zawsze gdzieś tam patrzę i zawsze coś tam krzyknę, zawsze coś dopowiem, więc wydaje mi się, że nie stresuje cię chyba moja obecność i moje krzyki dopingi głośne spod klatki. Nie, ale nie stresuje, tylko z obojętnie, gdzie byś nie była, i tak zawsze, nie wiem, czy zachowam to dla siebie, ale zawsze jakoś mnie musisz wkurwić, nie? Czyś... Po prostu, ale mi się wydaje, że to mnie też jakoś tam w jakiś sposób tak pobudza
i dlatego też wychodzę taki naładowany bardziej tymi wszystkimi emocjami, takimi pozytywnymi, w końcu to wyrzucam z siebie, bo ja jestem takim zawodnikiem, że wszystko przed walką siedzę sobie cicho, żyję tak troszkę jak zakonnik. No Sonia musi też to znosić, wiadomo w jaki sposób, już nie będę mówił. Sonia też to musi znosić i to wszystko, co tłumiłem w sobie, wyrzucam dopiero na walce. To wszystko eksploduje wtedy we mnie i to jest właśnie ten moment, kiedy to wyrzucam i ona właśnie też to powoduje, że jeszcze bardziej mnie podkręca i wytrzymuje to wszystko i dlatego jest taką właśnie moją małą oazę spokoju, która wie, kiedy mnie uwolnić. Właśnie Sonia, ciebie chciałam zapytać o to, jak ty widzisz Gracjana? Jeżeli miałabyś go określić w kilku słowach, to bardziej byś szła w stronę opisu, że to jest wojownik, człowiek, nie wiem, gwałtowny, dynamiczny i tak dalej, czy z drugiej strony właśnie znasz jego prawdziwe ja i tak naprawdę to, co widzimy w klatce, co widzimy podczas ceremonii ważenia, w wywiadach, to jest po prostu twarz dla nas, a gdzieś tam w środku Gracjan jest zupełnie inny. Pod kątem sportowym, tak mam go określić? Pod kątem sportowym to jest człowiek, który wymaga od siebie maksimum. Nie jest absolutnie leniwy. Jest wręcz, bym powiedziała, to jest takie trochę popadanie z skrajności w skrajność, bo czasami jest aż za dużo tego treningu, gdzie widzę, że przychodzi zmęczony, gdzie trenerzy apelują, Gracjan, odpocznij trochę, weź troszeczkę, wrzuć na luz, to już jest za dużo. My już widzimy, że te treningi nie są aż tak dobre, kiedy ty jesteś na luzie i tam staram się przystopować. Jest na pewno agresywnym zawodnikiem, ale z mojego punktu widzenia jest zupełnie inaczej. To jest strona dla was, to jest strona dla fanów, to jest strona dla przeciwników. Wydaje mi się, że to jest też taka troszeczkę skorupa Gracjana, którą on się otacza. Dla mnie jest uśmiechnięty, gdzie wszyscy twierdzą, że Gracjan się nie uśmiecha, że to jest zawodnik, który mógłby walczyć o miano kaprysu i miny polskiego MMA, najgorszej miny polskiego MMA, a ja uważam, że w domu jest zupełnie innym człowiekiem. Bardzo dużo się uśmiecha, jest bardzo czuły, jest zupełnie inny niż się wydaje wam. To jeszcze tylko szybkie pytanie, jak długo, ile czasu zajęło ci rozpracowanie i przebicie się przez tą skorupę? Jak długo się znaliście, zanim zostaliście parą? Znaliśmy się bardzo krótko, zanim zostaliśmy parą. Troszeczkę mi to zajęło, bo nie ukrywam, że Gracjan jest z rozbitej rodziny, z żadnej, że tak powiem nawet, więc był bardzo zamknięty, nie znał takiego modelu, nie znał takiej czułości, nawet w stosunku do swojej rodziny, a co dopiero do kogoś, kogo dopiero poznał, ale małymi kroczkami, chociaż uważam, że jeszcze nie wszystko o nim wiem pewnie. Pewnie gdzieś tam jeszcze coś wychodzi. Tak. To ja zapytam w takim razie, Gracjan, czy twoja przeszłość, myślisz, w jakiś sposób ukształtowała twój charakter jako fightera? Czujesz, że to może mieć znaczenie? Oczywiście, że tak, bo na przykład bardzo często mam takie sytuacje jakby już takie krytyczne w swoich walkach albo na przykład w swoich treningach i zawsze przypominam sobie, no już tutaj nie chcę o tym opowiadać ani robić z siebie jakiegoś tam weterana, ale przypominam sobie wiele sytuacji z dzieciństwa, tam też nie powiem jakich w ogóle, ale no, jestem akurat kimś, kogo tak jakby miało tutaj nie być i kimś to tak jakby wydrapał to wszystko swoimi własnymi pozorami, bo pamiętam, jak wszedłem na pierwsze treningi, to miałem trampki, w których wszedłem i trampki na zmianę i o tym też nigdy nie zapomnę. Nie miałem rodziców, zawsze wiadomo, no jakoś czas zweryfikował wszystko, jedni poszli do pracy, jedni poznali gdzieś tam dziewczynę, jedni w bal gdzieś tam poszli, każdy się nie chciał chodzić na treningi, ale zawsze miałem ten jeden taki swój cel, który chciałem po prostu dopiąć, chciałem walczyć, chciałem być kimś i po prostu wiem, że to wszystko jest tak jakby, to wszystko nie dzieje się przypadkiem, bo po prostu tak miało być i ja po prostu miałem to wszystko stracić, miałem wszystko to przejść sam i to wszystko miało mnie nie załamać, tylko miało mnie wzmocnić i no myślę, że to tak właśnie miało być. I kim jest dla ciebie Paul Redmond? Czy to jest przeciwnik, którego każdego traktujesz indywidualnie, czy to jest po prostu cel? Myślę, że to jest jakiś tam kolejny etap, bo no wiadomo, ja mam dużo walk amatorskich, to jest kolejna walka w MMA. Jest mocnym zawodnikiem, nigdy nikogo nie lekceważę, bo miałem taki przypadek, kiedyś też lekceważyłem chłopaka jakieś tam, no i nawet się nie rozgrzewałem, no i przegrałem, ale to było za czasów amatorskich i to też była dla mnie bardzo cenna lekcja. Jego też nie lekceważę, jest mocnym zawodnikiem, walczył w UFC, walczył w Bellatorze, Bama walczył, wygrał ostatnio z Łukaszem Chlewickim, więc myślę, że to będzie bardzo dobra walka, ale z tego też akurat wyciągam kolejną motywację i po prostu bardzo dobrze byłoby wygrać z kimś takim i to jest dla mnie kolejna motywacja i kolejny cel.
To, że ma na koncie tyle walk, tyle poddań, robi to na tobie wrażenie? Czy na tym się skupiłeś w przygotowaniach, aby odpierać jego ataki parterowe? No bo jest duża szansa na to, że właśnie do tej płaszczyzny będzie chciał sprowadzać. 100% tutaj, nie ma co się nad czym się tam jakby zastanawiać. No to jest 100%, że będzie mi w nogi wchodzi i będzie chciał mnie tam tłamsić, ale ja jestem na to przygotowany. On ma swój game plan, ja mam swój game plan. On będzie chciał mi na pewno tam wchodzić w nogi i jakoś tam coś tam w stójce zaznaczyć, a wiadomo, no ja będę tam miał swój game plan. Ja się na przykład przeszkolowałem, trenowałem naprawdę z mocnymi zawodnikami. Trenuję w Berserkers Team w Parter, gdzie to jest jeden z najmocniejszych klubów w ogóle parterowych. Trenuję z bardzo mocnymi zawodnikami. Trenowałem z Arkadiuszem Sobolewskim, z Dawidem Karcińskim. Rozszyfrowaliśmy bardzo zapasy. Rozpracowałem z trenerem Witoldem Kostką. Trenowałem stójkę w klubie BK Scorpion z Szczecin. Trenuję boks. To są same najlepsze kluby. Ja tutaj się nie mam czego bać tak naprawdę. No, to wszystko tak miało być, Paco Team Katowice, kurczę, tam, gdzie tam jest trener, który jest duszą tego całego klubu. Naprawdę czuję, że z każdym treningiem tak jakby czułem, że rośnie we mnie coś takiego potężnego. No, to jest naprawdę niesamowite, jeżeli ludzie mi dopingują, jeżeli ludzie chcą mi pomóc, jeżeli trener chodzi z założonymi rękami, cały czas patrzy na mnie, na każdy mój błąd. Jeżeli później mówię, jeżeli później rozmawiamy o tym, ja wracam do domu, myślę sobie o tym, co ja zrobię, co mogę jeszcze polepszyć. To jest niesamowite i myślę, że to jest po prostu kolejny etap do spełniania moich marzeń. Jak myślisz, ile walk potrzebujesz, aby być gotowym na Mateusza Gamrota? No to czas to zweryfikuję. Na razie jeszcze tak naprawdę no, nie będę sobie budował dodatkowej presji. Skupiam się w 100% na tej walce. Ja o walce o pas jeszcze nie myślę teraz. Pomyślę po walce, co będzie dalej. No właśnie... nieważne. Tak, no. No nieważne, no. Okej, okay, to pytanie do Soni w takim razie. Gracjan wspomniał o wsparciu fanów, o tym, że rzeczywiście czuje, że wiele osób go wspiera i że kibicuje mu. Chciałam cię zapytać, ponieważ ty masz bezbłędnie prowadzony Instagram i media społecznościowe, czy ty Gracjanowi w tym pomagasz, czy raczej on zajmuje się tym sam? Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to Gracjan jest takim outsiderem internetowym, który zamyka się i który nie lubi. Więc przyznaję się szczerze, że to ja założyłam mu fanpage'a, którego musiał w końcu mieć, bo wszyscy pytali, kurczę, Gracjan, jak cię oznaczyć? Masz jakiegoś fanpage'a, Instagrama, ale do Instagrama chyba jeszcze nie ciągnie go, tak? I mnie też, bo to jest za dużo mieszania. Pomagam mu w jakichś tam wpisach, w podziękowaniach i w dodawaniu zdjęć, w wybieraniu, bo Gracjan trochę jak kobieta, wysłał mi 5 zdjęć i które będzie najlepsze, jak myślisz, które się spodoba, więc... musi się poradzić po prostu. Tak, musi się poradzić, więc w mediach społecznościowych troszeczkę tak pomaga. To jeszcze jedno szybkie pytanie. Ten ostatni tydzień był dla was bardzo trudny, ze ścinaniem wagi, z jakimiś humorami, z tym, że Gracjan nie mógł jeść i pić tego wszystkiego, co chciał. Jak ty się zachowujesz w tym ostatnim tygodniu, najgorszym, najtrudniejszym dla niego? W jaki sposób mu pomagasz, ewentualnie jak go wkurzasz, żeby go jeszcze bardziej zmotywować? Ona po prostu znalazła taki sposób, że ona się nie odzywa. Ja po prostu, byle jaki powód, byle jaka najmniejsza iska i ja wybucham. Na przykład, nie wiem, no kurczę, meble, to miałem w domu połowę już wymienianych. W ogóle na przykład, szyby. No, jak się przygotowuję na przykład, to denerwuje mnie na przykład, jeżeli mam zjeść posiłek o 13, a jest na przykład 13.20, to już mi wszystko wnerwia. Już w ogóle, na przykład dostałem ci tam jakiś posiłek, ale on jest gorący, ja go nie mogę zjeść, już mi wszystko wnerwia. A w ogóle jak nie zjem 2 godziny już, to już w ogóle jest tragedia, co dopiero jak nie mogę kompletnie jeść, kompletnie nie mogę nic robić, byle jaka iska mnie po prostu doprowadza do szału. Na początek to było dużo cięższe, bo ona jeszcze nie wiedziała, jaki na mnie sposób znaleźć, teraz po prostu ona się nie odzywa. Ja wykrzykuję to wszystko z siebie, ona dalej się cicho. Nie? Mama mi w tym pomogła, bo powiedziała, Sonia, jak facet się denerwuje, to po prostu milczenie jest złotem. Tą zasadę zastosuj i tak będzie okej. Okay. I na samym początku mnie gdzieś tam to denerwowało, że Gracjan się nie tak do mnie odezwie. Miałam wręcz tam jakieś myśli o braku szacunku, ale teraz wszystko z czasem przyszło i teraz po prostu się nie odzywam. Tak, Gracjan, masz rację. Jak każe mi zrobić 3 rzeczy jednocześnie, co jest rzeczą nierealną, bo muszę się znajdować w 3 miejscach jednocześnie, żeby te rzeczy zrobić, to też potwierdzam, że zaraz to zrobię, że w ciągu 10 minut teleportuję się w te 3 miejsca.
więc jakoś tam się dotarliśmy i sama wiem, jak na przykład, nie wiem, mam zły dzień, sama wiem, że wszystko jest w stanie zdenerwować, a tym bardziej w momencie, w którym jest presja, jest dążenie do swoich marzeń największych, jest włożona w to ciężka praca, jest głód do tego. Są ciężkie treningi, więc wydaje mi się, że nie chcę mu iść pod górkę. Staram się jak najbardziej polepszyć mu tą drogę. Marta, jak ona się denerwuje, to też się nie odzywam, ale to ją to jeszcze bardziej wtedy denerwuje. Ale... Marta zapytała o te chwile przed ważeniem, a mnie interesują te chwile przed walką. Bezpośrednio te ostatnie godziny, jesteście już na hali i wtedy, czy to wygląda też podobnie, że też to milczenie jest złotem? Jak wtedy koncentrujesz się, jak to wygląda? Czy to są słuchawki, zamykasz oczy i myślisz, wizualizujesz sobie walkę, jak to wygląda? Czy w ogóle odstresowanie się, rozmowy, żarty? Nie, no jak widać, nie jestem ani spięty, ani nic. Ja po prostu jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że znalazłem już sobie takie sposoby i tak sobie wszystko umiem poukładać w głowie, że naprawdę nie mam jakiejś tam nie wiadomo jakiej presji. No wiadomo, ona rośnie do pierwszego gongu z walką, będzie coraz większa, ale ja tak się umiem wyciszyć, staram się dobierać ludzi, z którymi chcę przebywać, staram się z nią spędzać czas, w ogóle kompletnie o tym nie rozmawiam, odcinam się od tych wszystkich mediów, w ogóle z telefonu często nie odbieram. Czuję się dużo lepiej, żyję sobie swoim światem i tyle, no i po prostu czekam sobie spokojnie na swoją kolej. Czuję się dobrze, tylko wiadomo, no też oczywiście byle jaka iskra doprowadza mnie do furii, ale ona już nauczyła się to wszystko obchodzić i mnie wtedy nie ma przeważnie za kulisami, także ja już sobie spokojnie czekam na trybunach, ściskając kciuki i trzymając, także już wtedy to tylko narożnik się musi z nim męczyć. To co, dziękujemy bardzo Wam za poświęcony czas i za wywiad. Wielka przyjemność. Co, życzymy powodzenia w sobotę. Nie dziękuję, bo to przynosi pacha. Nigdy nie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.